Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Piłkarze. No, bo Inter jest u niego w CV. Miał to być poziom podstawowy. A ja tak nie mówiłem. Tu mnie stresujesz cały czas. Dzień dobry, ja się cieszę, że Was widzę, bo to znaczy, że startujemy z drugim sezonem piłkarskiej burzy mózgów. Ja nazywam się Tomek Witas i co tydzień sprawdzam wiedzę i pamięć znanych i lubianych duetów. Chociaż dzisiaj, jak na Was patrzę, to mam wątpliwości. Filip Kapica, Piotr Kędzierski. Dzień dobry. Czy znanych i lubianych? Co tam chcecie. Dzień dobry. Fajne macie koszulki, tutaj widzę Tottenham, opowiedz proszę. Nabyta drogą kupna w zeszłym roku. W przypadku Piotra wydaje mi się, historia może być trochę większa. Pożyczona od jakiegoś piłkarza. Nie, powiedział, że kupił. Od kolegi ją dostałem, kolega mi załatwił. Bardzo to jest noszona, match worn. I dzisiaj kolega prowadzący napisał, że mam się ubrać w koszulkę piłkarską. Z logiem Canal Plus. Jego metoda jest... wybrałem moją ulubioną stację telewizyjną. Wiemy, co się dzieje współcześnie, jeśli chodzi o te napisy i banery prezentowane przez kibiców na stadionach. To jest jeszcze większa żenada, bo on po prostu po piłkarzach dzwoni. I prosi, żeby oddali. Oddają. Filip, czy ja mam powiedzieć, co ty dla mnie robiłeś? Nie. Jesteście pierwsi tutaj. Kilka rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim przed wami jest 16 piłeczek. Zaraz się dowiecie, po co one wam tutaj mamy. To są piłeczki, Filip. To. Tak, właśnie to, bombki takie świąteczne. Natomiast tu jest jeszcze piękne koło z niespodziankami, pułapkami, szansami. Też za chwilkę się dowiecie. Bo przed nami zasady tego quizu. Dobrze. Przed rozpoczęciem gry uczestnicy losują zestaw pytań. W każdym z nich kryją się zagadnienia z kategorii piłkarze, trenerzy, kluby, transfery i puchary, a na końcu retro skład. Łącznie 10 pytań i 10 minut. Pytania od 1 do 9 warte są po 10 punktów. W uzupełnieniu retro składu każde nazwisko daje 5 oczek. Łącznie można zdobyć 145. O miejscu w tabeli decyduje także czas. Dwa razy w trakcie gry uczestnicy kręcą kołem z szansami, ale i pułapkami. Muszą to zrobić do 9 pytania. Więc tak to wygląda. Tak. Pewnie kilka rzeczy w trakcie będzie nam się klarowało, bo mamy nowe elementy. Zatem losujemy, który zestaw element. Pytań dzisiaj będziemy. Ja zaczynam, jestem dobrze. Starszy. Ja chciałem powiedzieć, że w drodze tutaj do studia kolega Kapica mówił o tobie bardzo nieładnie. Mówi, że jedziemy do Kulfona, Kulfon robi drugi sezon programu. Nie wiem, o co mu chodziło. Dobrze. Nie pozostanę dłużny. Tymczasem... Osiem. A więc numer 8. To tak, to teraz przygotujemy sobie zestaw numer 8. Pytanie do was. Czy już przed pierwszym pytaniem chcielibyście zakręcić tym oto magicznym kołem? Nie wiemy, o co będzie. Nie kręcimy. A ja w dodatku nie wiem, co jest tam napisane pod tym kątem. I ostatecznie... No to ja cię przeczytam, jak już wylosujemy. Dobra, no to spoko. Nie kręcimy jeszcze tym. Jeszcze a ile razy? Raz możemy. Dwa. Znaczy, musicie nawet. To raz ty, raz a ile ja. Tych pytań było? Jeszcze raz? No, jest 9 plus 10 skład. No to my jeszcze później będziemy kręcić, tak? Tak, spokojnie. To później, my będziemy tak? Jak ten facet z 1 z 10. A więc, piłkarze, trenerzy, kluby, transfery i puchary. Którą kategorię wybieracie na pierwsze pytanie? Piłkarze. Ale jest tutaj pełna zgodność. Piłkarze. Kategoria piłkarze. Żółt. Kategoria żółt. Poprosimy o pytanie. Peter Crouch grał w 10 angielskich klubach. Wymieńcie 7 z nich. Startuje zegar. Liverpool. Stoke. Tottenham. Southampton. On wszędzie grał. Czyli tak, Liverpool. Tak. Zobaczmy, czy mamy Liverpool. Stoke na 100%. Southampton. To w paski biało-czerwone. Mamy 3. Czyli gdzie jeszcze grał? Tottenham. Tottenham. Tora. No, to będzie 4. Kurde, gdzie on jeszcze grał? Jeszcze 3. Ale to Aston Villa? Premier League. Aston Villa. Naprawdę? Nie. A jednak? Tak? No i dobra, co? To jeszcze czekaj, gdzie on jeszcze... Ale już są jakieś punkty, jak mamy chociaż tyle? No nie, musicie wymienić 7. Dobrze, jeszcze czas leci, no to... Dobra, to niech czas leci, to się tym nie przejmuje. Bo ty powiedziałeś, że będziesz się denerwował, jak nie będziesz znał odpowiedzi. No ja już mam się na odwrót, więc jakbyś mógł... Pomyśleć. To ty jesteś zrelaksowany, tak? Jestem zrelaksowany i czekam, aż zgadzisz te pozostałe 4. Angielskie kluby. A w Championship coś grał? Dobra, lećmy po kolei. Gdzie on zadebiutował, ten długi mężczyzna? Kurczę. Minutka jestem, za nami. Jestem zakłopotany. A możemy zrezygnować i jak żeby się zakręcicie nie i stwierdzicie, że nie chcecie już tracić czasu, to możecie zatrzymać. Bez punktów wtedy oczywiście. Jeszcze 2 kluby. Bournemouth. Nie. Burnley.
Jeszcze raz? Widziałeś? Burnley. Tak. Tak? Tak? Tak, no, ale jeszcze jeden. Co? Ale jeszcze, a bo jeszcze 7 z nich, jeszcze jeden. Jeszcze tak? Jeden. Dobra, dobra, to mamy 8 kółko. Jezu, to co? Mamy 8 minut. Dobra. Burnley. Ale możemy strzelać, tak? No możecie, możecie. Barbie. No bo idziemy alfabetycznie. Nie, no jak w derby. A, B, C, D. Myślałem, że nie będziecie strzelać, ale chyba inaczej tego nie zrobimy, więc strzelajcie. A może jakoś będziemy negocjować? Jakieś współrzędne, coś? Nie ma takiej możliwości. Jestem twardym prowadzącym, który nie zgadza się... Nie, ale tak się nie będziemy bawić, tak? Bo zaraz wyciągnę te trudniejsze pytania. Lećmy po kolei, co tam jest. Chelsea nie. Arsenal nie. Nie. Man City nie. Man United nie. Co jest dalej? Newcastle nie. Nie. Bournemouth nie. Nie. 8 minut. Everton nie. Blackburn nie. A w drugiej jeszcze tej championship? 4 możliwości. Jedna tylko do tego, żebyście mieli punkty. Myśl! No myślę. Myśl, Forest, myśl! Odpowiedziałeś na jedno. Jedno z 7. Tamte są oczywiste, a na Burnley byś nie. No na Burnley. Dobra. Czekaj, co tam jeszcze, gdzie on kopał jeszcze? A tam te brzydkie miasta, te takie angielskie. Portsmouth! Tak, tak, mamy to, tak, tak, witam. Tak, jest, mamy. Możemy zatrzymać kolega. Tak, brzydkie miasto. I kto był? 7,40. 10 punktów na waszym koncie. Zobaczmy, jakie 3 kluby jeszcze tutaj mogły być brane pod uwagę. Jednego nie ma szans zgadnąć, ale 2 pozostałe. QPR. O, ale Norwich, Norwich by nie pamiętał. No. Był taki Austin Hamlet. Okay. Wiedza niepotrzebna. Nawet nie mam pojęcia, że taki klub istnieje. W każdym razie 10 punktów na waszym koncie. Lecimy dalej. Drugie pytanie przed nami, tutaj piękne koło. Chcesz? Tak. No dobrze, bo ty to zapraszam. Ja mam wyjść? Bo gdyby odjąć od twojego seksu minus 15 sekund, to powiem ci szczerze. Uwaga. Co my tutaj będziemy mieli? Odpowiadacie pojedynczo na kartkach. Przesuń się. No to tak jak w pierwszym sezonie, polega to na tym, że po zobaczeniu pytania odwracacie się do siebie plecami. Musicie mieć tę samą poprawną odpowiedź, żeby były punkty, ale wcześniej dobrze. Oczywiście wybierzmy kategorię. Piłkarze. Piłkarze. A więc kategoria piłkarze po raz drugi. I nie możemy się koncentrować, pytanie. Tak? Nie możecie. A, nie to możecie. A kiedy zawrzemy jakiś pakt, że czyjaś odpowiedź ma większe znaczenie? Potem tracisz dobra, czas. Dobra. No, gramy. O którego piłkarza chodzi? Ma na koncie tytuł piłkarza sezonu Ekstraklasy. Ma na koncie także 2 mistrzostwa Polski. Mistrz Polski zarobił na nim blisko 2 miliony funtów. Latem 2023 formalnie przeszedł z Premier League do pierwszej ligi. Startujemy zegar, a w zasadzie on już wystartował. No i tutaj zastanawiacie się w ciszy. Formalnie? Formalnie. To takie, taki wytrych. Kurczę, to jest podszyte. Mistrz Polski. Kurde, trudne to jest, powiem wam. No, trudność jest podwójna, bo musicie mieć tę samą odpowiedź. Kędzior zdecydował. Czekamy jeszcze. Nie ufałbym. Chciałem kijapę. Natomiast... Ile minut? Podzaj. Muszę na zegar chociaż rzucić okiem? No, niecałe 7. Dobra, czy ja mogę odkręcić, bo ja nie, to jestem podniosły. Nie, możesz. A możesz napisać Filip, jak to mam na imię Filip, tak? Tak, ale nie mam pomysłu. A nie, źle zrobiłem. No jeszcze możesz się zmienić, no. A może formalnie, a może tu jest jakaś intryga zawarta. Dobrze, ja nie pamiętam tego. Pewnie źle, ale... Czekamy na Filipa. Ale jakoś przyćmiony jestem. No dobrze. Ja się w ogóle delikatnie boję, panowie, o was, bo jest 6,5. No a dobrze, to jest już, pytanie. Ja już, Filip, już. Nie no, wiem. Nie napiszę. Wpiechna napisze. Dobra, i tak przegraliśmy. No, ja mam dobra, kurczaka. Zatrzymujemy, nie będzie punktów. No. Możemy zatrzymać czas, 6,22. I to jest tak. Pokaż, pochwal się, co napisałeś. Kuciak na pewno nie był. Nie ma na koncie piłkarza ekstraklasy. Mnie te Premier League i te, wiesz, nie mam pojęcia, kto to był. No to teraz sprawimy, że sprawdził. Będziecie mieli pojęcie. Zobaczmy, o jakiego piłkarza chodziło. No niepoprawna odpowiedź oczywiście. Uwaga. To Joel Valencia. To było bardzo trudne. To było, bardzo oj, trudne. To było piekło. No bo ja bardzo myślałem trudne. Ciągle o Polaku. W każdym razie ale to przeszedł... Ale nie mam wyrzutów sumienia. Zupełnie formalnie. Nie czuję się źle, że nie będzie... Kuciak, kuć. Bo mi się ten, bo on tam w kul tam siedział, coś. Słucham. Kluby? Kluby. Kluby.
Ale poczekaj, a w pierwszym 6 dostać, do czego są przekreślone? Bo już wykorzystałeś. Ale zdobyłem tam punkty. No i masz 10 punktów. Jak się awanturuje. Okulary. Dobra, to było tak. O, co tam jest napisane? Dobra, no kluby. Kluby. I szybko odpowiadamy. To kluby. Szybko. Teraz dynamika. O, czas wam poleciał. O który klub chodzi? Legia! Nigdy nie wygrał Mistrzostwa Kraju. W XXI wieku zagrał w finale Ligi Mistrzów. Ich trener nigdy wcześniej nie trenował dorosłej drużyny. Grało tam kilkunastu Polaków. Obrzydliwe są te pytania. Ale poczekaj, ich trener nigdy... Przepraszam. Ale poczekaj, nigdy nie wygrał Mistrzostwa Kraju. Kto nie trenował? Czyli ten Jean, jak ten się nazywa? Ten Jean-Paul Gaultier od tych... od Arabii Saudyjskiej. Przestań. Nie idź w tym kierunku. Czekaj. Nigdy nie wygrał Mistrzostwa Kraju. Może to jest jakiś klucz. A jakiego kraju? Dobra, rezygnujemy. Bayer Leverkusen. Zatrzymujemy? Tak. Zatrzymujemy zegar. Naprawdę? No muszę zapytać, no bo to twoja odpowiedź musi być ostateczna, bo ja nie mogę zdecydować. To jest ostateczna. Znaczy wasza, w sensie ja nie mogę zdecydować. Emerson Brazylijczyk z Bayernu Leverkusen. Za Roberta. Zatrzymaliśmy. 5,50 do końca. Tutaj padła odpowiedź Bayer Leverkusen. No. Ja nie wiem, czy to jest poprawne, ale proszę za chwilę się przekonamy. Przed chwilą się chwaliłeś, że układasz te pytania. Nie, powiedziałem, że nie tylko ja. Bayer Leverkusen. Brawo. Witam. Czys. Czys. Co naprowadziło? Słuchamy. Andrzej Buncol trenuje młodzież w tym klubie. Finał Ligi Mistrzów plus trener, który nie prowadził dorosłej drużyny. A kto jest prowadził? Xabi Alonso. Znasz? A, no tak. To był piłkarz. Ale to podchwytliwe, nie? Podchwytliwe, tak. No, dobra, takie lecimy. Pytania lubimy. 20 punktów na waszym koncie przed nami. Kolejne pytanie. Ja tutaj przypominam o pięknym kole. Może teraz, czy nie teraz? Dobra, zakręć 30 sekund i ustaw. Ale mocno zakręcił. To jest jedyny moment tego dnia, kiedy może mocno. Ale się długo kręci. Karteczki. Uwaga, druga szansa na odpowiedź. Brawo, dziękuję ci. Fajnie. Hej. Dobra, kluby. Nie zrealizujemy nawet takich pytań, które powinniśmy usłyszeć. 15 sekund. O, jest pięknie. 5:35, to wasz czas. Ja wybieram kluby. Ja już nie chcę tutaj z kolegą. Można warować koło? Niestety nie. Kluby. Poprosimy o czwarte pytanie dzisiaj. Nie? No i patrzymy. Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej kontroluje 4 kluby w Saudi Pro League. Wymień ich nazwy. Al Ittihad, Al Hilal, Al Nasr. To na ostro poproszę. No i oczywiście, no i daj ten czwarty. Al Habab. Czyli tak, powiedziałeś Al Nasr. Al Ittihad. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Powiedziałem jeszcze jeden, Al Hilal. Okej, okay, dobra. I jeszcze czwarty. Czekaj, pomyślmy. Żółte koszulki, ponownie żółte koszulki, niebieskie koszulki. A wy zostaje jeszcze jeden zespół. Kanal Plus wykupił transmisję do tej ligi już? Nie. Nie. A oglądałbyś? Nie. No to nie wykupujemy. Czemu? No ale poczekaj, no dobrze, no ale... Połowa czasu ale wszystkie za nami. Się zaczynają na Al wtedy? Istnieje takie prawdopodobieństwo. Al Abha. Nie, spokojnie. Podpowiedziałem wam nawet, że nie, ale Filip też powiedział, że nie, więc jestem rozgrzeszony. Wyrwało mi się, no. Co? Nic. A ten, czekaj, ...4:40. Dobra, lecimy dalej. Nie. Chabi, no jaki, on no. Nie chce dać za wygraną, nie, zobacz. No ja sobie nie pozwolę na to, żeby to no, wypuścić. Ale przecież już nas skompromitowałeś. Nie, poczekaj spokojnie. Może tak to piątego. Nie gadaj, a mogę zakręcić jeszcze? Niestety nie. Pokręcisz sobie Żółte koszulki. Dobra, kto wędrował gdzie? Al Hilal, Neymar. Al Ittihad to Benzema. Al Nasr, wiadomo. No to jeszcze jeden. A takie pytanie na czasie, co? Chabile. Czekaj, no tam bardzo trudne ma. Ale się kurczy czas. Dobra, ale dawaj, nie, no nie ma. Nie, no nie, no chodzi to o jedno. Wymień jakie kolory znasz, to może wtedy dopasujemy. No nie, bo to tam żółty. To Gerard jest poza układem. Czerwony. Alapka. A wiecie, że ja nie mam pamięci do tego, ostatnio czytałem składy tej drużyny. No widzisz, Transfermarkt, jestem bardzo... A skąd miałem wiedzieć, że będzie ten? W Wielkiej Grze to przynajmniej wiesz, Liga Saudyjska.
I cały odcinek o tym. Dobrze. Ale patrzę na ten zegar i... Dobra. Nie, zatrzymujemy. Boże. Wymusiłem to, Kulfon, ale to z litości. Ja chcę ci pomóc, a ty takie rzeczy do mnie... Nie wierzę. 3.45, nie będzie punktów, bo jestem tutaj cały czas obrażany w tym programie. Pomóż. I odpowiedź jest niepoprawna, a my... O, właśnie. I poprosimy Al-Ahli. Al-Ahli to jest klub, który ma zielony herb. A ja nie mówię, nie chciałem, nie miałem na myśli Al-Ahli, a nie Al-Abha. I w tym Al-Ahli właśnie gra na przykład Riyad Mahrez, to jest właśnie ten klub. Dobra, następny. Ale to było trudne, no ja pewnie też bym się zastanawiał, bo Al-Ahli to mi się bardziej kojarzy z Egiptem. Fantastyczny quiz, na pewno przyjdzie do trzeciego sezonu. Trenerzy. Na pewno przyjdzie. Poprosimy o pytanie numer 5. A coś do tej, idę, mam 20 punktów, dobrze. No i 3 minutki tam z kawałkiem, nie? Także no, presja jest. Ty nas zagadujesz. 20 punktów do roboty. Które zdanie jest fałszywe? Waldemar Fornalik był selekcjonerem reprezentacji Polski dłużej niż Czesław Michniewicz. Brawo. Stefan Majewski wygrał jeden z dwóch meczów jako selekcjoner. Zbigniew Boniek prowadził reprezentację Polski w 5 meczach. Fernando Santos przegrał w debiucie selekcjonerskim w reprezentacji Polski. Majewski na 100%. Tak. Na 100%. Tak. Bo wierzę, że to był jeden i to była ta Słowacja na śniegu i mam nadzieję, że to jest nie było zdanie drugiego. Fałszywe, tak? Tak. Dobrze, sprawdźmy. Tak jest, to jest zdanie fałszywe. Dobrze. Ponieważ Stefan Majewski przegrał oba mecze. Cierpię już na nadmierną potliwość, ja się denerwuję, ja nie umiem przegrywać. Kto jeszcze wymyślał te pytania? Podaj mi nazwiska. Tak. Durda. Znajdziesz tych ludzi. Durda. Kto tam jeszcze jest? Dlaczego chcesz obciążać akurat jego odpowiedzialność? Nie, transfery, bo nie było. Transfery. Kategoria transfery, 30 punktów. Jedziemy dalej, 3,5 minuty. Wszystko jeszcze przed wami dzisiaj. Dobrze. Mhm. I teraz będzie knockdown. Latem 2023 do pierwszego zespołu Legii Warszawa dołączyło 6 obcokrajowców. Wymieńcie ich. Nie wymienię 6. Do Legii kto przyszedł, tak? Peckhardt wrócił. Nie, to nie. 6 nie wymienimy, bo chodzi o czas. Grajmy dalej. Odpuszmy. Zatrzymujemy, tak? Tak, tak. Trzeba, no, wrócimy tu? Nie. Nie wrócimy tu, ale grajmy. Czyli zatrzymujemy taktycznie. Czas. Tak. Ale poczekaj. No nie. Dobrze, no. Zaufaj zatrzymujemy, mi. Tak? No. Mogłeś powiedzieć, ale tak, czy nie? Rzeczywistość byłaby inna. Zrezygnujmy. Zatrzymujemy czas. Nie, bo zajmie nam 1,5 minuty przynajmniej wymienienie 4. Dobrze, no to lecimy dalej. Dobrze. No. A więc czas zatrzymany. Odpowiedź oczywiście niepoprawna. Zobaczmy te nazwiska. Wszystko powiedziałem. Mark Gual, Steve Capuady, Radomir Pankow, Gilles Dias i Jürgen Elitim. A powiedz mi, gdzie jest tutaj Burg nominacja. Jeszcze raz? No Peckhardt zimą przyszedł. No. Ale w Polsce zimą. Ale za długo byśmy wymieniali. Za długo byśmy wymieniali. Ej, miało to być poziom podstawowy. A ja tak jest, nie mówiłem. Tu mnie stresujesz cały czas. Kto ja? Puchary. Ja cię stresuję, tak jak puchary, było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale my odpowiemy na wszystkie te kategorie, tak? No jak wam czasu zabraknie? Dawaj! Dobra, puchary. Kategoria ale jak puchary. Nie wiemy, to od razu nie wiemy. Ależ taktyka. 30 punktów. Ilu polskich piłkarzy wzięło udział w finałach Ligi Mistrzów na boisku i ławce rezerwowych? No i teraz mamy 30. 8, 9, 10, 11. Rzuć sobie liczbę. Dudek. Co? Robert Lewandowski, Błaszczykowski. 9. Piszczek. 9. 9. Co ty? Nie, no ty wiesz? 9. 9, nie mamy czasu. 9. Zatrzymujemy czas. Nie emitujemy tego odcinka. 9. Młynarczyk. 3, 12. O, nie dali mi nawet... A ty mówisz 11. Jak mówiłem 11? Ja byłem bliżej 9. 11 to ja pracowałem wcześniej. Mądry Kulfon, daj, powiedz nam, kto te oczy. Przepraszam, koledzy, wszyscy, którzy wymyślaliśmy pytania, a także ja, chyba troszkę za trudne. Komisja, poczekajcie, ja wymienię jeszcze. Ale widzę, oblałeś się rumieńcem, jest ci głupio. Trochę tak. Nie odpowiem na te pytania tak no szybko. No poczekaj, wymienię. Gdybyś miał pół godziny, gdybyśmy mieli pół godziny, to byśmy sobie wyliczyli 6 piłkarzy. No bo czasu sobie właśnie nie wymierzyłeś. Wyglądasz dobrze. Wyglądasz jak Bur. Uwaga. Jestem Gual. Boniek, Młynarczyk, Dudek, Kuszczak, Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski, Bułka. 8. Bułka. Nie, ale to z bułką to już na dużo byśmy nie wrzucili. No. A wymieniliście 9, znaczy powiedzieliście 9. Nieważne. No właśnie. Jeszcze dwa pytania przed nami. No dawaj, lecimy. Ja no. Nie trzy. Ja teraz, no, będziemy nonszalansko. No ale jedno zawsze zostaje. Sobie możesz wybrać, które ci się nie podoba. Puchary to był koszmar. Puchary dawaj. Nie, nie. Miejmy to za sobą. Trenerzy. 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 Kategoria trenerzy, poprosimy. Skorża.
Ilu trenerów prowadziło PSG od 2011 roku? Te wyliczanki są straszne. Są straszne, tak? No dobra, no poprosimy. 7. 6, 7, 8, 9. Ja mam teraz liczyć. Kumuare był na początku, kiedy to się wszystko ten zaczynało. Ten Emery. Później był... Unani. Dobra, improwizacja. Mhm. Na pewno kogoś pominę, na szybko. Kumuare, Ancelotti, Unai Emery. Kogoś pominę, więc będzie Galtier. Mhm. Ale oni z Enrique francuskiej. Tak. To jak ty źle odpowiesz, to w ogóle wstyd dla ciebie, wiesz o tym. Daj mu się skupić. 7. 7, no. No nie mają... Quizy, w których chodzi o liczby, nie mają sensu. Gdybyśmy chociaż mieli wymienić, nie wiem, jakieś nazwisk. 7, ja chcę 7. Kumbuare. Kumbabede. 7. Lecisz kulfon, ja zaraz wyjdę z tego studia. Słuchaj, dobrze, że mnie do milionerów cię zaprosili. Urbański by uciekł. Dobra, czyli 7. 7. 7. Zatrzymujemy czas. W końcu trafię. 7. Wasza odpowiedź. Będzie 8. Uwaga. 8. Chyba naprawdę dobra, wymieńmy to pytanie. Sobie teraz no, Mondrala. Kumbuare, Ancelotti, Blon. No, Emery, Blon. Tuchel, Pochettino, Galtier, Luis Enrique. Dobra, następne no przyznaję, pytanie. Że są ciężkie te pytania, jak no, na was poczekaj, patrzę. Ale, sensu, ale mam 30 punktów. Całe życie interesuje się kopaniem świńskiego pęcherza, żeby przyjść tutaj i dostać 30 punktów no, ale i stać z tym farmazoniarzem sposobem przez 40. Ja jestem kibicem Legii i mnie nie wkurza. Ale na wasze usprawiedliwienie i na swoje pewnie też, bo gdybym też tam stał, bowiem, że to jest wiedza, której nie potrzebujesz na co dzień. Nie, no. To zupełnie nie potrzebuję. Słuchaj, to jest tak, że są ikony, ale jeżeli ty się pytasz o piłkarza, co tam, kurde, Joel Valencia, no to tam naprawdę trzeba się skupić. Nie znasz Joela Valencii? Znam, ale pobieżnie. Transfery poproszę. Ostatnie pytanie, ponad 2,5 minuty. Puchary a później rzucie. A później skład i 2 minuty. Skład. Ponad 2 ale... minuty na skład, jak sobie dobrze zarządzicie no czas. Dobra, to jest mega, to jest mega dużo czasu. Jakie chcieliście kategorie? Transfery. Szybko, tak. No to poproszę zatem. Pik. Ależ dzisiaj jedziemy. Która kolejność transferów jest poprawna? Tu nie trzeba wyliczać już. Transfer od klubu. Iwan Perisic. B. Nie. No jak nie? A. No to C. Dobra, Brugge, Wolfsburg, Dortmund. Czyli? Dajemy pierwszą odpowiedź. A, tak? Dobra. No, czy potwierdzacie? Tak. Panie Filipie? Tak, bo on nie poszedł do Tottenhamu od razu z Interu, tylko Bayern był po drodze. No, a musiał z Dortmundu pojść do Włoch. Więc Brugge, Wolfsburg, już Dortmund. Jedynka. No. Czyli odpowiedź A. Popatrzmy. Mówiłem, że... Nie. Kurde, mówiłem. mówiłem Matołku. Mówił. Jezu, on z Wolfsburga poszedł do Interu. No, no, bo Inter jest u niego w CV. Tak jak u ciebie, wiesz co. Czyli tak. Dortmund też jest u niego. Klub Brugge. Ale teraz już nie leci czasu, spokój się. Klub Brugge, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Inter, wypożyczenie do Bayernu. I Tottenham. 2:11. To jest optymalny czas na skład. I nawet nie mów, że nie. Możesz rzucać nazwiskami dowoli. I możesz tutaj zarobić... możesz tutaj zarobić 55 punktów jeszcze. Dawaj, nie także... imitujemy. Dawaj. Cicho bądź. Uwaga! Zapłać mi za emisję. Uwaga! Ale to ty się kompromitujesz, panowie, nie ja. Skupienie. Real Wisła Kraków 2004-2005. Który skład chcecie? Który chcesz? No to wybaczcie. Wisły. Dobrze. Wisły? Dobra. Wisły? Wisła. Nie, no Real. Real. No ale Real? Wisła, ja wiem, że Majdan. No wybierzcie sobie. No wiesz, że Majdan. No. Baszczyński. Wybierzcie sobie. Real Madryt. Czyli Real Madryt. Tak. Poprosimy Real Madryt. Świetne popołudnie. Mamy ten i możemy puścić zegar. On do mnie zegar. Zadzwonił i powiedział, że ty mnie prosisz, żebym był w tym programie. Słucham, ja słucham. Canizales. Casillas. Jaki Canizales? Casillas. Jeszcze się okaże. Raul Bravo. Naprawdę? Nie. Improwizuję. Salgado. Tak. Cambiasso. Beckham. Beckham tak. Zidane. Tak. Cambiasso. Nie. Raul. Ronaldo. Raul, Ronaldo tak. No, dobrze, poczekaj, bo ja kojarzę... Kto jeszcze raz? Beckham. Jest Beckham na tablicy. A, jest. O. Czekaj, kto tam jeszcze jest? Salgado... Ale są punkty za każde nazwisko? Tak. W obronie. Lećmy w obronie. Hierro.
Nie. No co? Półtorej minuty. Net center. Roberto Carlos. Tak. Grał Roberto Carlos. Czekaj, z tą obroną. Może jakiś Woodgate się trafił przypadkowo? Nie. Trzeba improwizować. Solari może zagrał? Nie. Guti? Guti. Nie. Redondo? Macie jeszcze tak. Elgera? Tak. O. Tak. A... Macie jeszcze trzech. Kto to na środku? No to na środku. Ponad minuta na trzech. Dużo czasu. Zatrzymaj. Kto na środku grał? Jestem tak zestresowany. Dobra, następny. Nie, pytań. Nie ma następnych pytań. Wymyślaj, mów. No nie powiem. Powiedz Gravesen. Mówiłem Wisłę Kraków. Gravesen. Nie. Figo. Tak. O, no i to piknij mi tutaj na ekranie. No zaraz, momencie, dzieje się. No dobra, dwóch obrońców. Dwóch obrońców. Środek. Boję się podjąć ryzyko. Bo ja. Możesz rzucać bez ryzyka, więc... Kto tam grał na tym obronie? 45 sekund. Może jakiś Minambrysz wtedy grał, czy ktoś? Jest. I oczywiście na bank nie myślimy o jakichś oczywistościach. 30 sekund, świetnie. Jeszcze ostatnie. Ho. Dwóch. A był jakieś może zaskoczenie? A wejdź jeszcze raz, jakbyś tak wszedł, byłoby super, bo tam kamera tak ustawiona. Dobra. Kto tam jeszcze? Kto był w obronie Realu? Brawo, nie mówiłeś o tym Łysolu. Iwan Campo już nie grał. Nie. Wiedziałeś, że chcę to powiedzieć. Wyglądałeś na takiego. 10. Dwa nazwiska. To jest bardzo nieczęste. 4. Czy to było, ile to było lat? 2. 20 lat temu. 1. Koniec. Nie podawajmy tych nazwisk. No, teraz spokojnie. Naprowadź, żebyśmy sobie to jakoś najpierw pokażmy sobie punkty, waszą pełną pulę. Myślę, że państwo teraz, przecież on wiedział. Zdobyliście. Proszę bardzo, 75 punktów. Taki wasz wynik dziś. I żadnej tak. Faktury już mi tutaj nikt na górze nie zaakceptuje po tym występie. Mogę się dowiedzieć, kto tam był jeszcze. No ja już się podpowiedziami. Ja cię naprowadzę. Jeden z obrońców grał też w Interze Mediolan. Chyba nawet w 2010 roku jeszcze grał w tym Interze. Walter Samuel. Tak jest. O. A drugi... Było takie powiedzenie o tym Realu Madryt, że byli Zidanes i Pavones. I to był właśnie Francisco Pavon. A ja byłem kiedyś na meczu Boca Juniors i Pavon tam grał. W Argentynie. Taka ciekawostka. Wiesz, że to jest nazwisko, które łączy wielu ludzi. Tak, milion osób. Ty jesteś Pavonem mediów. Także tak. Sportowych. Dzisiaj tak. Świetnie się bawiliście, nawet o to nie pytam, widzę to po was. A czy możemy to pytanie, które było niewykorzystane z pucharu zobaczyć? Tak. Zobaczmy zatem kategorię, tak, bo to od będzie... razu w pierwszej sekundzie. Na 100%. I jeszcze to nawet ołówkiem. Które zdanie jest prawdziwe, tylko uwaga, nie odpowiadacie na nie. To jest pytanie do naszych widzów, nasi widzowie będą odpowiadać w komentarzach. Wy się zastanówcie, które zdanie jest prawdziwe. Uwaga, Grzegorz Lato był królem strzelców w Mundialu 1978. Cicho. Dejan Stankowicz zagrał na Mistrzostwach Świata dla trzech różnych reprezentacji. Po raz pierwszy w finale Mistrzostw Świata polski sędzia pojawił się w 2022 roku. I Mundial 2030 odbędzie się w 5 krajach, na 3 kontynentach. Pytanie, czy wiecie, ale nie odpowiadacie, czy, znaczy które. No. Wiemy. Wiecie. Popatrzmy na tabelę jeszcze, bo będzie dla was miły widok. Będziecie na pierwszym miejscu, panowie. Nie, no. I jestem święcie przekonany, że w następnych odcinkach, których i tak już nie obejrzymy ze względu na nasze podejście po tym, co nas spotkało, nie będą mieli wymień 7, wymień 9, wymień 10. Tego nie wiesz. Na pewno nie. Waszym największym wrogiem dzisiaj był czas, który wam uciekł na początku. Nie, największym wrogiem byłeś ty. Ja. Od tego przyjmuję jednak zacznijmy. Przyjmuję to. Osiem zabierz na siebie. Na pamiątkę. Tak, 8 na pamiątkę sobie zabierz. Ta liczba będzie twoją szczęśliwą liczbą do końca życia. Chciałem pozdrowić pana Michała Koło, pana Durdę i pana Kazia Węgrzyna. Pozdrawiamy. Co pracują? Idźmy do domu. Po prostu zostawmy to w spokoju, utnijmy to na czarno. Na czarny ekran. Pozdrawiam. Piotr Kędzierski. Bardzo miło. A mógłbyś nie mówić, jak mamy na imię i nazwisko. Oto oni. Czy możesz chociaż oczy wyblurować? Wiem, że nie ma możliwości. Piotrka. Naprawdę tu pracują utalentowani ludzie, właśnie w innych departamentach, na przykład graficy, i byliby zdolni do tego, żeby cię wyblurować. Dziękuję, panowie.
Dziękuję. Nie dziękuję. Ale pozdrawiam. Stateczki. Naszym widzom także dziękujemy. Jeśli ten odcinek wam się podobał, a wierzę, że tak było, zostawcie łapki w górę. Kulfan się przyjmie? Oby nie, by ta łatka będzie za mną chodziła. Oby tak nie było, ale mam nadzieję, że przyjmie się, że wy zdobyliście 75 punktów na 145 możliwych. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Na maturę byśmy zdali. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie.